Cześć piesełki. I człowieki. Witamy w drugim odcinku naszego podcastu. Podcastu inaczej, gdzie poruszamy różne bardziej kontrowersyjne tematy. Nasze inne spoglądanie na te rzeczy. Tak, psie i około psie. Dokładnie tak. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chcieliśmy, Co chcieliśmy? podziękować za pozytywny i zaskakujący dla nas odbiór no. ostatniego podcastu. Ja jestem w szoku ciężkim. Naprawdę, tyle pozytywnych kom... Nawet to nie chodzi o to, że pozytywnych, nie pozytywnych, tylko. Bo były też komentarze, że ktoś na przykład pisał, że piesek z hodowli nie daje gwarancji i tak dalej, ale to są jakieś konkretne, merytoryczne argumenty. Ja jestem w ciężkim Była szoku. Była konstruktywna, fajna dyskusja. Tak. Ja sobie tylko pozwolę przytoczyć wiadomość, którą dostaliśmy na Instagramie od Marceliny. Możesz? Możesz? Fragmentarycznie. Dobra. Wasz film, a w szczególności końcówka bardzo podniosła mnie na duchu. Yy... Sama zawsze mówiłam, że kupno zwierzęcia, a nie adopcja to nic złego, i w ogóle nie powinno się tego rozpatrywać nawet w takich kategoriach, dobre lub złe, ale jeśli sytuacja dotyka bezpośrednio Ciebie, to człowiek poddaje się wątpliwościom. Anyway, to ja jestem tą jedną osobą, której ten film pomógł. Cel osiągnięty dziękuję. Więc yy, Marcelina, to my dziękujemy, bo. Bo po to to robimy, no. chyba, że, że jeśli nawet jednej osobie to pomogło, nie poczuła na sobie takiej presji, i ktoś to głośno powiedział to fajnie. Zresztą o tej presji, o własnym zdaniu, to będziemy rozmawiać wkrótce. To jest Zgadza się. temat na inny podcast, bo dzisiaj, o dzisiaj burzymy autorytety. Dzisiaj, dzisiaj, się się rozmawiamy, dzisiaj <laughs> rozmawiamy o autorytetach i o tym, dlaczego nie należy im ufać. Mówimy mhm. o wszystkich autorytetach. Znaczy bo no wszystkich, nie no, głównie się skupimy na tych trzech, bo to nas głównie dotyczy, ale tak można to odnieść do wszystkich autorytetów. Bo my mamy na myśli tutaj hodowców, weterynarzy i behawiorystów tudzież trenerów. Czyli nas samych tak. i yy, zaznaczamy od razu, że to samo dotyczy się wszystkich naszych wywodów tego podcastu, że jeżeli mówimy głupoty i coś wam się nie spina, no. to nam też nie ufajcie. Nie jest no tak, właśnie, że mamy prawdę, no objawi właśnie. prawdę objawioną, tak? No i dlatego dzisiaj właśnie tak trochę o tych autorytetach e, sobie porozmawiamy, no bo to jest taka sytuacja, która mnie dość często dotyka w pracy i dość często rozmawiam właśnie z naszymi kursantami na ten temat, bo e, e, znaczy, to się zaczyna zdanie zawsze od tego, bo hodowca powiedział, albo bo weterynarz powiedział. No i tutaj padają różne stwierdzenia. No i ja na no niektóre przytakuję, z niektórymi zdecydowanie się nie zgadzam. Natomiast totalnie nie rozumiem, i to bym chciała, żeby wybrzmiało, że niezależnie od tego, o jakiej branży my rozmawiamy, a teraz rozmawiamy o branży psiej. To ja was proszę. No nie możecie komuś bezgranicznie ufać tylko dlatego, bo ma w tytule, nie wiem, doktor czy nazywa się jakimś zawodem typu hodowca behawiorysta. No nie można takich rzeczy robić, no bo w każdej branży, niezależnie od tego, czy mówimy o psach, czy mówimy o fryzjerkach, czy mówimy o mechaniku, czy mówimy o restauracji, wszędzie się trafiają patałachy, wszędzie się trafiają osoby, które może mają wiedzę, ale im się nie chce. I trafiają się też specjaliści, którzy robią to, co robią z zamiłowaniem i z pasją. Ba, nawet nie w branży, ale w życiu, bo to jest dzisiaj taki wiesz, yy, takie czasy nastały, że my tak słuchamy i nawet nie pomyślimy. Yy, nie pomyślimy, nie mamy zero z krytycznego myślenia, czy ten, to, ta osoba, która to mówi, ma jakieś doświadczenie sukcesy i czy argumenty się tu spinają? Doświadczenie to jeszcze pikuś, bo tak jak już pewnie nieraz to słyszeliście, jak ktoś mówi, że jak ktoś coś robi od tylu lat, to musi to robić dobrze. No i tutaj wjeżdża klasyczny przykład wykładowcy. <laughs> czy wy uważacie, że każda osoba, która jest wykładowcą na wyższej uczelni robi to od 20 lat? To robi to dobrze, to znaczy dobrze przemawia. Te wykłady są porywające. Sorry, ja w swoim życiu już trochę postudiowałam. Nie przypominam sobie, żebym na każdy wykład szła taka, och, ten profesor jak coś opowiada. Oczywiście zdarzali się tacy, gdzie aule zawsze były pełne, nie? Ale oni są raczej wyjątkiem, nie? No właśnie, więc to nie jest powiedziane, że jak ktoś coś robi od X lat, to robi to dobrze. Jeszcze pytanie, czy właśnie, czy to jest jego pasja i czy faktycznie się na tym znaczy? Robi to tak, po to, żeby odbędnić pewne rzeczy. No tak, mnie na przykład ostatnio zszokowało, a propos jeszcze autorytetów, i zaraz przechodzimy do pierwszej grupy. Jak pojawił mi się jakiś shorts jednej piosenkarki po dwóch rozwodach, nie umiejącej zbudować związku, czy z rozpadającymi się związkami. I ona rzucała słuchaczom jakieś rady na temat związków. Aha, się jak, jak je budować jak ten? I tak ludzie słuchają. No fajnie, gada, fajnie. No to w tym wypadku może lepiej spytać, nie wiem, swoich rodziców, którzy mają ten udany związek, a nie Ale dwa może ona rozwody. A było doświadczenie na podstawie czego nie robić. Nie, właśnie to nie było czego nie robić, tylko i wiesz, i. Zresztą na tym opierają się, nie wiem, internety, kolorowe czasopisma, że wiesz, ona teraz powie, albo on, już się nie czepiając. Nie? Ale to tak jak ta sławetna, już nie pamiętam, któraś. Yy... Z pogodynek czy sprowadzących z z prowadzących dzień Dobry TVN, ona została jakimś tam coachem, i ją kiedyś zapytali, jak to się stało, że została coachem, a ona mówi tak: a wiecie, nie umiałam skończyć studiów, nie umiałam znaleźć pracy, nie umiałam utrzymać związku, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, więc stwierdziłam, że chyba najlepszy sposób na to, żeby zarabiać pieniądze, to jest zostać coachem i uczyć innych, jak żyć. I oni to wyeliminowali no. w telewizji. I to był wywiad nie na żywo, bo to była jakaś tam stawka Aha. puszczona, więc no się wtedy. No właśnie, za głowę, nie? więc yy, nie tylko w temacie autorytetów, ale we wszystkich i nie tych autorytetów dzisiejszych zawsze myście, myście krytycznie konfrontujcie yy, i zastanawiajcie się, czemu, jak, co, po no bo, co i czy to ma sens. Bo moim zdaniem trzeba, wybierając, nazwijmy to autorytet, trzeba się kierować dwoma zasadami. To są takie zasady, yy, które są naprawdę we wszystkich opcjach moim zdaniem takie must have. Po pierwsze, czy ta osoba, do której nie wiem jak chcę pójść, u której chcę zostawić pieniądze, od której się chcę uczyć i tak dalej, ma znaczy ją sprawdzić, czy ma takie filozofie i takie podejście do życia, jakim ja się kieruję, czy ma ku temu, nie wiem, jakieś dowody, żeby jej wierzyć, czyli jak ja zadam jakieś konkretne pytanie, to czy umie mi odpowiedzieć dlaczego? To jest to pierwsza o, rzecz. To jest... Czekaj, to mi zaraz piszesz, bo znowu zapomnę. A druga rzecz to jest taka, że jak ja idę do jakiegoś autorytetu w danej dziedzinie, to nie pozwalam sobie na to, żeby ten autorytet doradzał mi w innej dziedzinie. Czyli jak ja idę do dietetyczki, to dietetyczka nie jest fizjoterapeutką. I jak ona mi zacznie tłumaczyć, jakie ja powinnam ćwiczenia wykonywać, żeby to szło razem z dietą, no to jeżeli ona nie jest fizjoterapeutką, to ja tak wezmę tej jej rady z przymrużeniem oka. Obydwa punkty bardzo słuszne. I myślę, że to jest problem dzisiejszych czasów, że kiedyś autorytet czy fachowiec. Był w stanie wytłumaczyć i podeprzeć to no. argumentami szczelam, jak był to w ogóle jest zapomniany troszkę yy, zawód, yy, coś takiego jak mistrz. Mistrz, który nauczał yy, w zawodówkach, czy tak dalej. No, no. I on był w stanie wytłumaczyć, pokazać, zrobić to. A teraz doszliśmy, mam wrażenie, do takiego momentu, że autorytety często. Nawet nie chcą tłumaczyć, tylko wiem, bo jestem autorytetem, bo ja mam jakiś tytuł, bo. I to jest taka nauka, Przez naśladownictwo, albo. Trochę, nie? Bo mnie falowuje x osób, albo coś. Natomiast no, kiedyś profesor właśnie jakiś mistrz taki manualny czy coś oni potrafili to wytłumaczyć i tak budowali swój autorytet Tego użyć jest, argumentów z czego to wynika no bo jak ty mówisz o mistrzu i jakimś nauczycielu który się ma od niego uczyć to jeszcze powiedzmy jest w temacie no ale już przy tych naszych psach no to jeżeli masz weterynarza jeżeli masz behawiorystę jeżeli masz hodowcę i przychodzi osoba która się nie zna na wychowaniu psów no to taka osoba być może nie jest w stanie ocenić czy ktoś ma odpowiednie kompetencje dlatego zadajcie pytania. No ja przedwczoraj no. miałam kursantkę, która mi mówi, że hodowca powiedział, że mój pies nie może, tylko już teraz nie pamiętam, co ona powiedziała, że mój pies nie może coś tam. I ja wie, no? A dlaczego? I ona tak się uśmiechnęła, mówi, no właśnie nie zapytałam, dlaczego. No bo dla mnie to, co hodowca zabronił, było bez sensu. Ale może miał na to jakieś wytłumaczenie, więc to jest ważne, bo w momencie, w którym wy zadacie pytanie, to znaczy, jak mnie ktoś pyta na zajęciach: dlaczego ja mam z tym zrobić tak? Dlaczego nie robić tego? Dlaczego to jest ważne? To ja na wszystko mam odpowiedź, na wszystko mam argument. Jeżeli nie mam argumentu, to nie jestem taka pewna, jeśli chodzi o moje zdanie. No to wtedy ewentualnie mogę powiedzieć: nie wiem. U mnie działa, no ale hasło u mnie działa to nie jest hasło, którym się powinien ekspert y, gdzieś tam chwalić i afiszować. Więc jak hodowca, behawiorysta, mm, weterynarz Wam coś mówi, a Wy zadajecie pytanie, ok, ale dlaczego tak jest? No to moim zdaniem tu jest pierwsza i dość łatwa kwestia do weryfikowania tego, czy osoba, która coś mówi i coś radzi, wie o czym tak. Mówi. Czy jest w stanie to uargumentować i no, jak każdy logiczny człowiek. Podać jakieś sensowne powody, przyczyny, rozwiązania, czy jeszcze się wam obrazi, nie? Że, czemu wy pytacie? Tak, bo ja jestem. Tak. Ten. Ale skoro powiedziałaś już o weterynarzach, to co? Zaczynam od weterynarzy. Może być o weterynarze, bo Od Od jest... e, Socjalizacja? Znaczy w ogóle temat wychowania. To znaczy umówmy się, weterynarz ma leczyć psa. I ja, broń Boże, nie mam ochoty tutaj podważać kompetencji weterynarzy w temacie leczenia psa, chociaż ja i tak uważam, że znowu, jeżeli mam jakiś konkretny problem z psem, to ja i tak bym jednej osobie nie zaufała, tylko zasięgnęłabym opinii dwóch, trzech ekspertów i specjalistów. Dlaczego? Bo pamiętajcie, że ktoś może mieć wiedzę może dobrze bardzo chcieć dla tego psiaka, ale nikt nie jest nieomylny. Więc w sytuacji, w której faktycznie są jakieś poważne tematy dotyczące zdrowia psa, to i, i tak bym zaciągała opinii. Zresztą sensowni weterynarze tak robią, no bo przecież odmarzeny te psy. No to y z morka ciągle była konsultowana z jednym, z drugim specjalistą i ten specjalista mówił Wie pani co, ja bym to wolała skonsultować z jakąś tam, nie wiem, znajomą koleżanką, lekarzem, innym ekspertem. Może wspólnie coś wymyślimy. I ja nie widzę w tym problemu, żeby konsultować. Oczywiście, oczywiście, Więc że nie. Tutaj bardziej nie będziemy się czekać I tutaj, ze jak powiedziałaś, żeby weterynarze nie wychowywali, to odbijemy piłeczkę, że my, behawioryści, również nie leczymy. leczymy. I mamy mnóstwo takich pytań na, nas, na naszych no. socialach. A co jeśli piesek coś tam a, i, i a ma tak biegunkę. dalej. Nasza odpowiedź zawsze jest jedna: no. do weterynarza. I w tym aspekcie wychowania, chyba życzylibyśmy sobie, żeby więcej było też z drugiej strony tak. tego. Ja nie wychowuję, proszę tak. iść do behawiorysty. tak, tak? To ja właśnie nie wiem, z czego to się bierze, że to tak. No... Bo już dzisiaj mi się wydaje, że te zawody są tak różne. Ten hodowca, ten weterynarz, ten behawiorysta, czy tam instruktor, trener, jakkolwiek chcecie nazywać osoby, które wychowują psiaki. No, że tak mi się wydaje, że to tak. Wiadomo, że każdy się zajmuje swoim poletkiem. I o ile ja też naszym kursantom na pewne rzeczy zwracam uwagę, tak? No nie wiem, widzę, że pies kuleje, widzę, że jakoś dziwnie się zachowuje, zapatyczny, widzę, że zbyt często robi siku. To zawsze mówię, wiecie co, to mi wygląda niepokojąco. Idźcie do weterynarza. Ja mogę podejrzewać, no jeżeli mam, nie wiem, 55. psa, który jak sika co 30 minut, to pewnie ma zapalenie pęcherza, to mogę zasugerować, być może to jest zapalenie pęcherza, ale w życiu bym ani leków żadnych nie przepisała, czy tam nie podpowiedziała, ani nie dała diagnozy. Zawsze mogę podejrzewać, czy tak jak na przykład ktoś mi mówi, mój pies nagle zaczął bardzo dużo pić. Ile mu nie naleje wody do miski, to on całą tą wodę wypija. No to jest dość niepokojący sygnał. Ja nie będę tu rzucać przykładowymi chorobami, które mogą być z tym związane, bo się na tym nie znam. Oczywiście mam jakieś tam doświadczenie z reakcji ilości psiaków, które gdzieś tam się przewijają, historii, które nam opowiadacie, piszecie i tak dalej, ale nie diagnozuję psa. Więc fajnie by było, żeby weterynarze nie wychowywali wam psów. I w temacie socjalizacji. I w temacie na przykład tego, jak pies się powinien zachować u weterynarza, on broń Boże nie ma y, w ogóle prawa pokazać zęby. To znaczy tak, taszczymy psa do weterynarza, którego zazwyczaj coś boli albo coś mu dolega, bo jak się źle czuje. Ten weterynarz zazwyczaj mu robi jakieś kuku, którego no, zacznijmy boli. Zacznijmy jeszcze od poczekalni, gdzie ma inne psy. I jest stres. Więc ten weterynarz mu robi jakieś kuku, którego boli, bo nawet wiecie, zaszczyk w tyłek może boleć. No i ten, ten pies biedny, przestraszony tym, co wierzy się, będzie działo, że pewnie będzie coś niefajnego. I ci weterynarz mówi, że jakim prawem ten pies pokazuje zęby. No, a jak się ma ten bidulek bronić? No, wszystko jest normalna sytuacja. I ja rozumiem, że dla weterynarza to jest trudność wykonywania jego zawodu. Natomiast umówmy się. Kumaty weterynarz, który ma podejście do psów, on sobie rozwiąże tą sytuację raz dwa. Bo albo tak jak myśmy mieli wtedy przy obcinaniu pazurków, pani weterynarz miała po prostu w szufladzie kaganiec dla psa, i mimo, że Snickers był spokojny, to ona, rozumiem to, bojąc się o swoje zdrówko, no bo jak. No zwłaszcza, pysz, że jeszcze obcinała ten pazur, mając miał twarz pysk przy twarzy, może się bać o swoje zdrowie, może podejrzewać, że pies może różnie zareagować, jeżeli go boli, ubrała mu kaganiec. I jest w ogóle rozwiązana sytuacja, nie? Więc weterynarze, czy tacy weterynarze, którzy wiedzą, że na przykład. Opiekun powie, słuchajcie, dajcie mi 5 minut, tak jak myśmy ostatnio Snickersa prześwietlali, nie? My powiedzieliśmy, dajcie nam 3 minuty, my go sami postawimy na stole, my go sami ułożymy do tego prześwietlenia, wy sobie cykniecie zdjęcia. I kumaci weterynarze mówią, aha, okej, okay, no to jak go swojego psa, to zróbcie to na spokojnie, a nie ja będę siłą taszczył tego psa, nie? Natomiast temat socjalizacji. To... Temat socjalizacji jest dla nas bardzo drażliwy i wytłumaczymy Wam dlaczego. Yy... I przede wszystkim podamy jeden zasadniczy argument, że bo często może ktoś tak pomyśleć, albo pada, że o, bo nam zależy, żeby pies przyszedł na zajęcia do nas. No nie ma to dla nas najmniejszego znaczenia, czy ten pies trafi do nas jak ma dwa miesiące, cztery czy sześć i no. tak zostawi u nas pieniądze. No. Natomiast kluczowe znaczenie ma okno socjalizacyjne. Tak. No, i to mnie trochę przeraża, że ja nie mówię, że wszyscy, bo to się powoli zmienia, zwłaszcza mi się wydaje wśród tych młodszych weterynarzy, którzy trochę się uczą takiego holistycznego podejścia do wychowania, leczenia psów, plus no tej podstawowej wiedzy dotyczącej rozwoju psa i to okno socjalizacyjne, które się zamyka w drugim, trzecim miesiącu życia. To znaczy, w drugim, trzecim miesiącu życia zaczyna się pojawiać bardzo mocny strach u szczeniaków, które wcześniej nie występowały, i wszystko, z czym one się na ten moment nie spotkają, może być w późniejszym okresie dla nich na tyle straszne, że ja znam osobiście psy i to nie są pojedyncze przypadki. Które zbyt długo trzymane na kwarantannie, siedzące w domu do czwartego miesiąca z życia, zwłaszcza to dotyczy tych wszystkich raz miniaturowych, no bo weterynarzy i hodowca tak huchają, dmuchają na te psiaki. No i potem przychodzi ktoś do mnie z 4-5 miesięcznym psem, mówi, że tam no pies od dwóch tygodni zaczął w końcu łaskawie wychodzić na spacery po zakończeniu wszystkich szczepień. I ja mówię, abstrahuję od, od tego, że będzie masakra z nauką toalety. To bardzo często te psy w ogóle nie chcą chodzić na spacery. Bo ten świat ich tak przeraża, że one w ogóle, nie już nie mówiąc o tym, że się boją psów, boją się ludzi, boją się wszystkich dźwięków. No i potem Wy idziecie do takiego weterynarza. Po tym zakończeniu tych wszystkich szczepień i pytacie tego weterynarza: Co tam ja mam z tym moim psem zrobić, bo on się tak wszystkiego teraz boi? Ja co mam weterynarz powiedzieć? No do no, to, tak. jest, to jest rozwiązanie. Znaczy, Ale to znaczy póki nie, było czekaj. Dobrze, właśnie, ja bardzo chętnie radzę, co zrobić. Te, nie? Póki jest dobrze, to on na wychowaniu się zna, tak? tak Bo tak, i zdrowie, tak, i wychowanie, tak, i okno tak. socjalizacyjne nie ma znaczenia. Ja się znam, natomiast jak pojawia się problem, to już się nie znam. No. Czyli generalnie wtedy my powinniśmy yy, odpowiadać to do weterynarza, który to zalecił. Tak. No, jak no ja mówię, tak powinniśmy. Ale weterynarza on tak się znana w wychowaniu, Bo co co najgorsze, trochę... często są to rzeczy nie do odkręcenia albo nie do odkręcenia w całości. Tak. I tutaj jest główny problem, I wtedy tak? I trochę trzeba się po pierwsze uczyć żyć z takim psem, a po drugie zapytajcie weterynarza, czy permanentny stres wieloletni jest zdrowy. Bo teraz taki pies, który nie miał odpowiednio przeprowadzonej socjalizacji i każdy jego spacer i spotkanie innego psa, z którym nie miał do czynienia, jak był w okresie wczesnoszczenięcym, żeby się jakoś do tych psiaków przyzwyczaić, to czy on przez najbliższe 5-10 lat, jak będzie chodził na spacery i będzie wiecznie zestresowany tym, czy czasem nie spotka jakiegoś psa, to czy to będzie dla niego zdrowe? Zwłaszcza, że właśnie też dzisiaj tam rozmawiałam z jedną kursantką, bo tam to chyba znowu hodowca ją straszył tym, mm, tą kwarantanną i socjalizacją, żeby broń Boże tam nie zabierać psa nigdzie na spacery i broń Boże do żadnych szkółek na szkolenie, e, to ja, ja tak się zastanawiam, bo ode mnie kursanci często oczekują takiej odpowiedzi, żebym ja im dała 100% gwarancji, że pies będzie zdrowy. Nie? To znaczy, jak go zabierzemy, jednak zrezygnujemy z tej kwarantanny i zabierzemy go na socjalizację jakkolwiek, to żebym dała 100% gwarancji. Znaczy, umówmy się. Nikt, nigdy, w żadnym zakresie nie da Wam 100% gwarancji na nic. Bo to tak jak nie wiem, jak się rodzi dziecko, to też wam lekarz pediatra powie, proszę z dzieckiem przez rok nie wychodzić na spacer, bo się może przeziębić. Albo jak nie wiem, siadam do samochodu. Czy ty mi dasz, kochanie, 100% gwarancji, że wsiądę dzisiaj do samochodu i nie będę miała Czy no Nigdy nie ma 100% gwarancji, i przy tych weterynarzach. Tutaj aż prosi się o jakiś sarkazm, na zasadzie, że pewnie wszystkie przychodnie weterynaryjne, do których chodzicie, są zorganizowane tak, że jest specjalna śluza, tak. psy nigdy się nie mijają, a podłoga jest dezynfekowana w ogóle specjalnymi robotami cały czas. A weterynarz wziął prysznic, zanim podszedł do waszego psa? Po poprzednim psie. No. Bo ten sam weterynarz, który yy, leczy. Leczy albo przyjmuje waszego nie. szczeniaczka, wcześniej leczył psa z jakąś chorobą, bo kto trafia do weterynarza? To zazwyczaj chore psiaki, więc ja cieszę się, że to się zmienia i wielu weterynarzy faktycznie mówi wam: okej, okay, chodźcie na spacery, tylko róbcie to mądrze. Bo oczywiście można zrobić pewne rzeczy, tak, żeby do pewnych sytuacji nie dopuszczać. Na przykład, no tego też nie rozumieją weterynarzy, to jest w ogóle wygrywane, ta miska z wodą. No. Co miska z Ta, tam miska tam z wodą jest yy, żeby, idealnym tak. miejscem czystości, i niech te psy wymieniają się wszystkim, tak, co tam. Żeby na jeden przyniosły. się chory napił drugi, bo wiecie, to chodzi nawet o zwykłe przeziębienie. No, tak szczeniak ma obniżoną odporność, więc nawet jak przyjdzie jakiś piesełek z jakimś przeziębieniem, napije się z tej wody, a potem się wasz szczeniak napije z tej miseczki, no to no, niekoniecznie to jest dobry pomysł. Więc oczywiście są pewne środki ostrożności, które warto gdzieś tam sobie przedsięwziąć. Natomiast zamykanie psa w domu to jest bardzo głupi pomysł. Zmuszanie psa na siłę do jakichś tam, nie wiem, zabiegów, ja wiem, że czasami trzeba i nie ma wyjścia. Bo pies już jest tak przerażony, że trzeba go na siłę przytrzymać, żeby mu podać lek. Ja nie mówię o takich no, sytuacjach. ale mówimy ja o mówię o tych sytuacjach, gdzie się... Ale mówimy też o sytuacjach, gdzie od tego przytrzymania, przymusu się zaczyna. Gdzie tak. nie ma minuty na to, żeby tak. ogarnąć temat. Bo byliśmy też raz w, na prześwietleniu. To było prześwietlenie, czy... Ale o czym teraz mówisz? Y Z Co sticker też miało badanie tak. A, no to echo serca miał. Echo do? serca, gdzie też chcieli na siłę na dzień dobry przytrzymywać psa, tak? Tak. Znaczy, no myśleli, że oni to ogarną, nie? A my mówimy: nie, 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 spokojnie, my sobie to zrobimy, nie? I tutaj to też będziemy o tym mówić pewnie w następnym podcaście, żebyście nie dali sobie wmówić, y że tylko oni to mogą zrobić i stawali na swoim i. Chyba, że sobie sami z własnym psem nie radzicie. A, no tak. No bo tutaj jest gwiazdka. bo jeżeli... no Tak, ale mamy też takie mamy takie przykłady na zasadzie, bo było kilka takich telefonów czy wiadomości na zasadzie, że człowiek czuł się źle z tym, co robi weterynarz, czy jakie ma podejście do psa, ale to jednak jest weterynarz, czyli ten autorytet nie no. powiedziałem nic, ale czułem się źle. No. Tak, no zresztą no ja znam takie historie, jak ja słyszę, że tam weterynarz, nie wiem, rzucił psem od stół, czy ostatnio mi przywiązali pasami psa do stołu. No po prostu, no, no nie no. Czy nawet ostatnio mi kursantka mówiła tak lajtowo, bo ona miała takiego właśnie pieska małej rasy, który nie lubi być noszony na rękach przez obce osoby. I znowu uwaga, pies ma do tego prawo. I ta weterynarz go wzięła po prostu na te ręce, bo coś tam chciała zobaczyć, i ten pies zaczął się bronić, i ona go tam zaczęła wstrząsać tym psem. No to ta kursantka na tyle była kumata, że powiedziała tej babeczce, żeby przestała i zmieniła weterynarza, nie? Więc dobrze, że od razu zareagowała, a nie powiecie, no. Psiaki są różne, to nie jest problem, zwłaszcza jak się ma małego psa, żeby opiekun go podtrzymał, a weterynarz sobie tam zagląduje, jeżeli pies się czuje komfortowo. Więc, jakby pod tymi dwoma względami, właśnie i tej socjalizacji, albo tak jak mi ostatnio kursantka powiedziała, że weterynarz jej zarzucił, bo ona akurat miała dużego psa. Przepraszam, dużego psa. Jakim prawem ona ma taką długą smycz? Że pies to powinien chodzić krótko na smyczy? W ogóle, co, co to są za rady człowieka, który ma leczyć psa, a nie wychowywać? Ja nie rozumiem takich rzeczy. No. Dlatego my, jak wybieramy weterynarzy, to wybieramy takich, których sneakers lubi, którzy mają do niego podejście, którzy się go nie boją, bo to też jest kit. Jak ja kiedyś byłam jakiś praktykant, bo byłam przy okazji tam, nie wiem, na jakimś szczepieniu, i ja mówię, proszę bardzo, jeszcze żeby mu obcięli pazurki. I pani weterynarz tam poprosiła praktykanta, żeby mu obciął pazury, ale jak ja zobaczyłam, jak ten praktykant podchodzi do tego mojego psa, jak mu wygina tą łapę. I tak patrzę na tego praktykanta i mówię, pan się boi trochę, co? No bo to taki duży pies. Ja mówię, to niech pan już go puści i da mu spokój, nie? Więc no, trzeba, mieć podejście. trzeba mieć podejście. Trzeba mieć podejście. Nie tylko I... mieć wiedzę. Więc tutaj autorytet y, weterynarza, niech on będzie, ale niech ten weterynarz ten autorytet u was zbuduje i niech on nie będzie tak jakby z nadania, bo to jest doktor czy lekarz, tak? A niech, niech będzie odpowiednie podejście odpowiednie wytłumaczenie pe pewnych kwestii tak. i wtedy możecie powiedzieć, ok, super lekarz, to jest dla mnie autorytet, bo to wytłumaczył i w tym momencie nie bójcie się zmienić weterynarza, no, podważać no, pewnie, jego że tak. osądów, kompetencji, bo macie do tego prawo, tak? Zwłaszcza, że umówmy się, płacimy za tych weterynarzy kupę kasy. Więc możemy wymagać, żeby nasz piesołek w miarę możliwości czuł się komfortowo. A jeszcze jedno mi się przypomniało, weterynarz i dieta. Ja wiem, że pewna sławetna firma współpracuje z wieloma weterynarzami, mm, ale tak bym z przemrużeniem oka brała pod uwagę to, co weterynarze polecają, jeśli chodzi o karmy. Dla sprawdzajcie psa. składy. O, może tak, no. sprawdzajcie składy wszystkiego. Yy, ale kończąc wątek weterynarzy, to dodajmy też, że oczywiście jest wielu fajnych, kumatych, nowoczesnych, tak. z mega podejściem do psa i duszą na ramieniu którym możecie w pełni zaufać, tylko tak jak mówimy, myślcie yy, komu ufacie. Tak, no i tak jak mówię, no najlepszą wizytówką jest to, jak pies reaguje na weterynarza, nie, no bo. No my się staramy, żeby znikać miał takich weterynarzy, że on faktycznie, jak widzi ty swoje, no zazwyczaj to są panie. To panie się cieszy. Wetem, to on się cieszy na ich widok, nie? On im da buziaczki daje, on się przytula, on się chce głaskać. Ale panie też mają takie podejście, że kiedy się stresuje, no to wiedzą, że się stresuje i go traktują delikatnie, a kiedy trzeba, no niestety, chłopaku cię przytrzymać i coś tam ci zbadać, no to my go trzymamy i go badamy, ale potem są buziaczki i potem są smaczki, więc jest wszystko ok. Więc jest, jest, jest git. Hodowcy. Hodowcy. Y w ogóle z hodowcami to jest dla mnie taka zagadka, no bo to są ludzie, którzy żyją w zasadzie z większą ilością psiaków, nie? I że ich wiedzą na temat wychowywania Ja nie mówię szkolenia obcych ludzi, nie? Ale w ogóle wychowywania psiaków czasami jest tak... niewielka? Ale wydaje mi się, że to, że jakby jak słuchacie rad hodowców, to musicie pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że Wasz pies, który będzie żył bardzo często w domu sam... To znaczy je, sam jeden pies, a hodowca, który ma psów naście albo dziesiąt, bo oni często mają kilka raz. Mhm. I te psy żyją w sforach, w grupach, na jakichś dużych przestrzeniach. Często hodowcy mają jakiś duży ogród i tak dalej, i tak dalej. Inaczej te relacje wyglądają tych psów z tymi ludźmi. Inaczej wyglądają ich spacery, bo umówmy się, no żaden hodowca nie chodzi z każdym psem na spacer osobno. codziennie i osobno. Więc bardzo często to są spacery albo rzadziej, albo z grupą psiaków, to jest inaczej trochę ten proces wychowywania, niż jak Wy macie jednego pojedynczego yy, psiaka w domu, czy to psiaka, czy suczkę, to nie ma znaczenia. Yy, natomiast tutaj znowu hodowcy największą krecią robotę to robią w temacie tej socjalizacji. No tak, niestety. I tak samo tutaj jeszcze dodam tylko, że yy, z logicznego punktu widzenia hodowcy najczęściej mają do czynienia z tym szczeniaczkiem do którego? Drugiego? Trzeciego, trzeciego miesiąca tylu. życia. I wydają te szczeniaczki, No tak, tak? ale zostawiają sobie zazwyczaj jakieś albo suczkę, albo reproduktora, no to zazwyczaj tam gdzieś tam zostawiają, no tylko tak jak mówię, inaczej się pies chowa w grupie psów. Natomiast, bo z hodowcami to jest jeszcze tak, że ja tu widzę taki. Ba, bardzo mało jest szarości, mam wrażenie, przy hodowcach. Że albo są tacy, którzy robią naprawdę dobrą robotę. Yy, I ja się spotkałam kilkukrotnie z takimi kursantami, gdzie. Bo ja zawsze yy, jestem za tym, żeby psa wydawać jak najszybciej. To znaczy ten ósmy, dziewiąty tydzień dobrze by było, żeby trafił do Was, żeby właśnie tą socjalizację zrobić i tak dalej, naukę toalety, zająć się tym gryzieniem, albo raczej nie gryzieniem. Ale zdarzają się hodowcy. Którzy Ci specjalnie powiedzą, mój drogi panie, ja ci wydam psa przy czwartym miesiącu życia, bo ja to zrobię za Ciebie. Pies będzie miał dobrą socjalizację, będzie nauczony toalety, będzie nauczony, żeby nie gryzł. I ty dostajesz takiego już zrobionego szczeniaka. Zresztą te szczeniaki bardzo często już znają podstawy jakiś tam komend, więc tacy hodowcy, gdzie uwaga, kolejne utrzymywanie psa przez kolejne dwa miesiące kosztuje. kosztuje. I to zazwyczaj tak. nie jest jedna sztuka psów, tylko kilka, więc zdarzają się tacy hodowcy i po prostu szapobad dla nich. Natomiast zdarzają się też tacy, którzy wydadzą wam pieska w ósmym tygodniu, ale powiedzą, trzymajcie go w domu kolejne dwa miesiące i nie słuchamy takich hodowców, bo nie mają wiedzy, znowu powtórzę to, co weterynarze na temat tego, jak się rozwija pies. Dokładnie ten sam case i tak samo my nie mamy wiedzy i w życiu byśmy nie podpowiedzieli wam, nie wiem, jak rozmnażać no. psy, bo nie mamy co o tym bladego pojęcia. No tam jakaś wiedza, wiadomo, no, ale jak się zachowuje suka w ciąży i tak, no to są takie rzeczy, na których oni się znają bo robią to na co dzień. Więc, Więc jak ktoś ich... mnie pyta, jak założyć hodowlę, to ja mówię, o nie, 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 to nie jest pytanie do mnie. Ich pracą, w cudzysłowie pracą, jest y, dostarczenie wam... <grym> Rozmnożenie I dostarczenie zdrowego, zadbanego zdrowie, psiaka. O jakąś tak? początkową dietę i tak dalej. No, oczywiście. I jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca hodowców, to tam już abstrahuję od tematu wychowania. Natomiast o hodowcy mają tą przewagę, ci uczciwi hodowcy którzy naprawdę mają poważną wiedzę na temat konkretnej rasy, tą, którą posiadają w hodowli. No bo umówmy się, jak masz 10 egzemplarzy konkretnej rasy, to widzisz pewne cechy wspólne. Widzisz, wzorzec zachowania. Tak, widzisz jakie są ewentualne jakieś odchylenia. Pamiętam jak jedna kursantka kiedyś, yy, bo zapisała się do nas na szkolenie, jeszcze jak czekała na pieska, to był Golden, no i yy, tam hodowczyni jej zrobiła opisy piesków, które miała do wyboru, tam chodziło o dwie suczki. No i ona do mnie tam napisała chyba maila, czy dzwoniła, że pani Patrycja nie wie na jakiego pieska się zdecydować, bo hodowczyni poleciła tam jedną taką suczkę raczej spokojniejszą, taką nieśmiałą, coś tam, a drugą taką bardziej energiczną. No i ta pani mówi do mnie, bo wie pani, ja specjalnie się yy, szykuję na Goldena, bo chciałam psa takiego energicznego, radosnego i tak dalej. Ja mówię, niech pani bierze tego spokojnego. Ja wiem, bo nadal to jest spokojny pies w ramach goldenów. Ja wiem, więc to nie jest tak, że to będzie jakiś pies kanapowy. No i ta pani wzięła tą suczkę spokojniejszą, przyszła do mnie na szkolenie i mówi tak: Jak to jest spokojny pies, to ja nie chcę wiedzieć, jak się zachowuje ta niespokojna. Więc niektórzy hodowcy naprawdę są tacy, że i się do tego przyłożą, i opowiedzą wam wszystko o tej rasie, i znowu jest prosty patent, jak to sprawdzić, nie? Zwędzicie do takiego hodowcy i pytacie, jakie wady ma Tarasa. Bo w ogóle dobrego hodowca to chyba warto rozpoznać w taki sposób, że to nie Wy zadajecie pytania, tylko to najpierw hodowca Wam zadaje pytanie, dlaczego taki pies? Jakie macie warunki? Jak sobie wyobrażacie życie z tym psem? Jeżeli nie padają takie pytania, to Wy zapytajcie, dla, jakie wady ma Tarasa? Jak Wam hodowca powie, nie, nie ma żadnych, on jest taki grzeczny, super do dzieci, coś tam, no to wiadomo, że chcą Wam wcisnąć psa za wszelką cenę. Dokładnie tak. I tutaj też... Yy... Przejdziemy do tych autorytetów, bo powiedzieliśmy już, poszliśmy krok dalej, czyli odbierać szczeniaka, i żeby tu hodowca nie wtrącał się w jego wychowanie, ale może podejdziemy do tematu autorytetu jako wyboru hodowcy. Jak szukać hodowcy i jakie pytania zadać? No to właśnie mówię, że dobrze by było. Znaczy w ogóle ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której ktoś bierze psa, płaci za psa, bukuje sobie psa. Nie widząc hodowli, hodowcy i szczeniania. No to o tym mówię. Właśnie jego. chciałem to tak jakby usystematyzować, nie? Czyli pierwsze, mamy telefon i tak jak powiedziałeś, pytanie o te wady. Na pewno musicie zobaczyć hodowlę. No i znowu tu mówimy o tym autorytecie, no. także wtedy wiecie, czy na wasze pytania jest odpowiedź tak. sensowna. E, czy, czy na foch? przykład. Czy Foch, czy y, miejsce też buduje w cudzysłowie, autorytet hodowcy? I wcale nie mówimy tu o tym, że to ma być, nie wiem pałac czy coś, tak? Nie, Ma nie, być... nie, no to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby to miejsce Warunki. było odpowiednimi warunkami dla szczeniaków, no bo ja też jak widziałam Snickersa tam z tą mamą i z tymi szczeniakami, to mówmy się, no te kocyki po prostu obsikane, pełno sierści i tak dalej, no jak to jakby w gniazdku, bo on wtedy miał cztery tygodnie, jak ja ich widziałam, no to w gniazdku, że tak powiem, matki ze szczeniakami, które tam sikają, gdzie leżą i tak dalej. Natomiast widziałam matkę. Matka była zadbana, że taka troszkę zmęczona, ale zadbana, nie bała się ludzi, nie bała się nas. Ym, widziałam ojca, widziałam dziadka Snickersa, pięknie się prezentował, widać, że zdrowe psy, ładnie się prezentowały, nie były jakieś zafiksowane na ludzi. Porozmawiałam z tymi hodowcami, podpytałam, jaki ten, bo to też jest dla Was taki argument, że jak pytacie o konkretnego szczeniaka, nie? A ten piesek, a ta sunia i hodowca tak mówi, no ten jest fajny, no ten też jest fajny, no ten też jest fajny. No, Każdy znaczy, fajny. Że on się tak za bardzo nie przygląda tym psiakom, nie? Tam też były dzieciaki, bo ci państwo mieli taką malutką, domową hodowlę, oni mieli tylko te labradory. To też tam z tymi dziećmi miały te szczeniaczki do czynienia, więc też tam do, do, jakieś króliki tam mieli, więc generalnie dużo się działo. Natomiast to jeżeli ktoś... Znaczy, ktoś, hodowca umie wam scharakteryzować konkretnego pieska i też podpowiedzieć i zadać wam pytanie: A jakim Ty jesteś człowiekiem, jakiego Ty tego psa chcesz, albo nawet Wam powie: Wiecie co, nie uważam, żeby ta rasa była dla Was dobra, to warto też coś takiego brać pod uwagę i zapytać hodowcę: A dlaczego tak uważacie, że ta rasa nie jest dla mnie dobra? I może czasami posłuchać, bo no. wtedy ten autorytet ma pewne podwaliny, tak? tak? tak. Bo ten ktoś y, zadał pytania, przeanalizował, ma jakieś doświadczenie i wtedy to ma sens, tak? Dokładnie, natomiast jak już tak widać, że ktoś chce szybko obchnąć psa albo Wam nie zgadza się na to, żeby zobaczyć szczeniaki i przyjechać do hodowli, no to tu już jest coś grubo nie tak. No. Ja. Zwłaszcza, to, to jest w ogóle hit, nie? Jak czasami mi kursanci mówią, że no nie mogłam zobaczyć matki, bo jej nie było. A, A była gdzie matka? Był? Na wczasach. To co jest w ogóle dla Na mnie? Hawajach. Ja, jak nie mam matki przy szczeniakach? No bo że ojca nie ma, no to wiecie, no, nie często się zdarza tak, jak ja miałam możliwość, że zobaczyłam i matkę, i dziadka i ojca snikersa, bo zdarza się, że ten reproduktor jakby jest nie należy do, do tej, hodowli. tej hodowli. No oczywiście, nie. Natomiast. <noise> no, to nie ma matki? To mnie poważnie. Ciekawy case, nie? No i potem się zdarza, że przychodzi ktoś z czarnym goldenem do mnie na zajęcia. Ja pytam, co to za piesek i słyszę, że golden, a on jest czarny, nie? No to, no to jakbyśmy widzieli mamę, która jest czarna i ktoś mi mówi, że to jest golden, no to już wiemy, że tak niekoniecznie, nie? Tak to, tak to nie działa. Zwłaszcza, że tak abstrahując, to nie jest tak, jeszcze jedna a propa autorytetów, że każde hodowle ZKWP są super. To, żebyśmy się dobrze zrozumieli. O. Tak. To tak nie działa. Tak. Proszę, to sprawdzić. To, proszę to sprawdzić. Tak, to znowu nie jest tak jak... Yy... Jak myślicie, że o, to też autorytet papierka czy tak, certyfikatu, tak? Że tak, związek na pewno jest wszystko cacy. Ludzie są różni. Ludzie są różni, organizacje są różne, certyfikaty są różne. Ostatnio mhm. dostaliśmy e, certyfikat e, pewnej organizacji środowiskowej na olej palmowy. O Jezu. A to też. No właśnie, i to potem... Na inną się... historię, że olej palmowy jest super, ale certyfikowany. A to jak przy tym, to Wam od razu powiem. nie, A propos tak autorytetów, bo yy, zaraz jak przejdziemy do ostatnich autorytetów, bo z autorytetami trochę też jest tak, yy, to w sumie się wiąże też z trenerem, z behawiorystą, że jak kogoś sobie wybieracie, yy, to ta osoba powinna yy, jakby być spójna z tym, jaki Wy macie światopogląd, w tym zakresie, w którym macie razem współpracować, tak? Czyli jak ktoś wybiera behawiorystę, to dobrze by było, żeby behawiorysta się takimi samymi etycznymi zasadami kierował w temacie wychowywania psa, co wy, bo czy ten behawiorysta, nie wiem, prywatnie skacze na bandzie a wy nie lubicie skakać na bandzie to jest inna kwestia. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że ja mam jakieś autorytety, na przykład w temacie żywienia. Ja sobie obserwuję taki mój autorytet od roku i ja ufam tej osobie. Ale trzeba mieć otwarty umysł, bo po roku, na przykład, bardzo często taka osoba zaczyna skręcać w jakieś takie zakamarki światopoglądowe, które nie do końca są zgodne z moimi zakamarkami. No i na przykład słyszę od tej osoby jakąś opinię, która jest dla mnie dziwna. Lubię dopytać, dlaczego. No i teraz uwaga, jeżeli się okazało, że ta osoba zmieniła światopogląd, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, no warto zmieniać zdanie, jeżeli się ktoś tam. Rozwija, i nie wiem, ma inny pogląd na pewne rzeczy, ale to nie jest spójne ze mną, to ja robię zamknij, i to już nie jest mój autorytet i szukam innego. Właśnie. Bo to też ważne, właśnie, jak wybieramy behawiorystów czy instruktorów, że wam się może wydawać, że. Ta osoba jest spoko, bo mówi, że na przykład używa pozytywne metody pracy, potem przychodzicie na pierwszą, drugą, trzecią, czwartą lekcję, jest super. Ale na piątej lekcji, na przykład, pani trener albo pan trener mówi, o wiecie, co w sumie to nie działa. No to może byśmy jednak poszli w tą kolczatkę, nie? No to teraz tak, jeżeli ja przyszłam do osoby, która miała mi w sposób pozytywny szkolić pieska, czyli nagradzać go nagrodami. A przy którejś lekcji tak powoli próbuje gdzieś tam mi przemycić, jak to się mówi ładnie, metody awersyjne, które nie są ze mną spójne, to nie dajcie sobie wymówić takich rzeczy. To znaczy, że, no nie. No ale tu jest problem z yy, o tym, co wspominaliśmy, z asertywnością. Dużo ludzi ma z tym problem, yy, ale to będziemy też w następnym podcaście mówić, bo to jest na tej zasadzie znowu, że wiesz, przyszli i oni boją się coś powiedzieć, nie? I to jest, to jest... Trochę tak, poza tym, wiesz, niektórzy, no, jest taki słynny profil jednej dziewczyny, która się kiedyś nazywała pozytywnymi metodami, a teraz kolczatka to jest jej w ogóle ulubione narzędzie pracy i to ewoluowało na przestrzeni iluś tam lat. I ona też zmieniła poglądy swoje. Więc jeżeli ktoś ją wcześniej obserwował, na przykład dwa lata temu, i się zgadzał z jej poglądami, a teraz te poglądy są inne, no to też nie bać się, wiecie, nie brnąć w to, tylko stwierdzić, no dobra, no ona się zmieniła, ale ja nie muszę. A ja się nie zmieniłam, okrą, ja się albo nie zmieniłam. wyście się zmienili. To jest no. ten. Natomiast ja mówię też o takich przykładach, jak czasami do nas ludzie trafiają, że wiesz, byli na jakichś zajęciach, psa im tam szarpali. No, ale bałam się coś powiedzieć, bo to bo są zajęcia, wie, bo robi. on wie, co robi. No nie, i teraz tak. Więc teraz zawsze bądźcie, tak mi się wydaje, zgodni ze sobą, tak? No. Bo, że ktoś wie, co robi, to mnie nie interesuje, jeżeli mojemu psu się dzieje krzywda. Bo, na przykład, wracając do weterana, że ja mogę mieć najlepszego specjalistę na świecie, który wie, co robi w leczeniu psów, ale jeżeli on by mi szarpał psa albo go próbował dusić, to ja bym nie, nie rozmawiała z tym człowiekiem. Więc znowu warto. W taki sposób trochę, bo znowu wracamy do tego, jak wybrać, nie? My też nie, powodu mamy kanał na, bez, nie bez powodu mamy kanał na YouTube. No bo my głośno mówimy, nie używamy kolczatek. Ja chcę wychowywać psiaki wasze w taki sposób, żeby były członkami waszej rodziny. Że zależy mi na tym, żeby socjalizacja była odpowiednio przeprowadzona, nie trzymać psa na kwarantannie. Nie mam z tym problemu, żeby to głośno powiedzieć. I teraz rozumiem, że ktoś się może ze mną nie zgodzić. No i tam czasami lecą komentarze, o, no te cukierki, jak ty się cackasz z tymi psami. Ciekawe, czy byś tak samo robiła z amstafem albo owczarkiem. I rozumiem, że ktoś ma inny pogląd w tym temacie. Dlatego jest jasna sprawa, ten ktoś do mnie nie dzwoni. Proszę bardzo, ja... Wyrażam swoje poglądy, opowiadam wam, w jaki sposób chcę wychowywać i pomóc wam w wychowywaniu waszych psiaków, I albo wam to pasuje, albo wam to nie pasuje. Jak nie pasuje, nie mam z tym problemu. I tak samo też dlatego wielu osobom, wybrać pozorom, odmawiam, jeśli chodzi o szkolenie psiaków. Z wielu powodów. Na przykład, nie wiem, ktoś do mnie dzwoni i mówi, że on chce wychowywać psa, który mu broni podwórka i ma atakować wszystkich ludzi, którzy wchodzą na podwórko. Dziękuję, do widzenia. Albo ktoś chce na przykład, nie wiem, yy, mieć przygotowanego psa do wystaw. Ja nie przygotowuję psów do wystaw i zawsze mówię: to nie jest dobry pomysł, żebyście przyszli do mnie na przedszkole z takim siakiem, bo u nas wiele komend opartych jest o siat. I wam to zepsuje stójkę przy wystawach. Idźcie do kogoś, kto wam przygotuje psa do wystaw, bo ja nie jestem widocznie tą osobą, której wy potrzebujecie, bo. Czy wybierając hodowcę, weterynarza, instruktora, behawiorystę, powinniście się wy dobrze czuć przy tej osobie? Bo jak wy się czujecie dobrze przy tej osobie, to pies się czuje też komfortowo. Bo ja mam dużo takich kursantów, którzy właśnie są na telefonach z weterynarzem, jak się coś dzieje, zwłaszcza w temacie szczeniaków, jak jeszcze nie znają, co i jak. Z hodowcą przecież ilu mam takie, takie osoby, co wiecie, coś się dzieje, ten hodowca jest pod telefonem, dopytuje, mówi jasne, nie ma problemu. Nawet ostatnio miałam taką sytuację, to w ogóle było super że kursanci wzięli psiaka z hodowli i miesiąc później się okazało, że im się trafił jakiś pilny wyjazd służbowy i nie mają z kim zostawić psa na 4 dni. I hodowca mówi: "Przywieźcie go do mnie". Co to jest za problem? No i jak mamy super kontakt z tym hodowcą, jak wiemy, że to jest osoba, z którą się dogadujemy, no to w ogóle to jest idealna sytuacja dla psa, nie? Bo on wraca do miejsca, które zna, a wy ufacie tej osobie. Więc no, warto wybierać taki, takie osoby, przy których się czujemy po prostu dobrze. No dobra, a to teraz yy, kontynuując kamyczek do naszego ogródka, jak sprawdzić autorytet behawiorysty. Yy, no po pierwsze, zapytać, jakimi metodami? Jakimi metodami? Yy, znaczy, jakimi metodami? Zapytajcie, jak kara i jak nagradza psa? I tu znowu to, co mówiliśmy, czyli ta odpowiedź musi być logiczna i uargumentowana, a nie na zasadzie. O, no bo, co ja tam się pytam, znam. Bo, bo ja wyszkoliłem x psów, nie yy, nie bójcie się zadawać pytania, bo jak zaczynacie zadawać pytania, to od razu widać, czy taka osoba się denerwuje, czy się nie denerwuje. Bo ja, mi też się zdarza, że jak ktoś do mnie dzwoni, to ja często mówię: Wiecie co, nie odpowiem wam na to pytanie, bo od tego, żeby odpowiedzieć, dzieli mnie 25 dodatkowych pytań, bo ja muszę wiedzieć, czy jest to, 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 to i to, bo może być tak, tak, tak i tak. No i wtedy jest to dla mnie jakaś sensowna odpowiedź. Natomiast jeżeli ktoś odpowiada Yy, z góry, to znaczy wy mówicie, na przykład, mój pies ciągnie na smyczy, chciałabym, nie wiem, nad tym popracować, a ktoś mówi, no to wiadomo, że trzeba psa ustawić, pakować go w kolczatkę. Czyli nie szuka przyczyny zachowania, bo to jest ważne. Dobry behawiorysta A będzie się kierował pozytywnym szkoleniem, B. Będzie szukał przyczyny zachowania, a nie tam każdy pies to samo. No i co musicie czuć z nim takie flow i widzieć, czy wasz pies się czuje komfortowo przy tej osobie. Dodałbym jeszcze unikania e, wszystkich behawiorystów, którzy co drugie zdanie zaczynają, bo mój pies bo, e, a, bo na moim tam no siaku X, tak? Tak, 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 bo, tak, tak, bo, tak. Bo, e, jak Na to, to trzeba bym, brać, na to to trzeba używała, brać bo mój pies, bo mój pies, bo mój pies, no to wiecie, jak przyszedłby do mnie, a to kursanci też się zdarzają. Kursant i mi mówi, mój pies nie chce jeść. Smaczków? To co ja będzie? Jak to jest pies? pies? Je. To mój nie! To, to, to ja nie mam pomysłu, jak go szkolić. No, no nie, no, behawiarsta to jest ktoś czy e, instruktor, kto ma trochę większe doświadczenie niż mój pies, bo psy są różne. I tak samo, nie wiem, mój pies się nie chce bawić. Jak się twój pies nie chce bawić, a mój się pies chce bawić. Więc warto pytać i trochę się zdać na intuicję i nie bać się komuś powiedzieć w którymś momencie, dziękuję, ale się nie dogadamy. No, ale jeszcze raz to powtórzę i wrócę do tego, i też obserwować, jak pies się zachowuje przy tej innej osobie. Bo jeżeli wy widzicie, że wasz pies przy osobie, z którą się ma szkolić, jest radosny, jest spokojny, y, lubi wykonywać te komendy, nie boi się tej osoby, a nie tam zastyga, no to mogę podejrzewać, że on się też w obecności tej osoby czuje komfortowo, więc to jest też taki dla nas barometr, czy wybrałam właściwą osobę, no bo nie wiem, nie chciałabym powierzyć swojego psiaka i to samo też tyczy się na przykład grumerów, nie? E, nie chciałabym powierzyć psiaka osobie, której się mój pies boi, bo to nie na tym polega. Nie. No, to sobie popsioczyliśmy trochę. Popsioczy, popsioczyliśmy sobie Ale... na, na siebie też. Na siebie też. Nie, na bo Właśnie, to tak jeszcze kończąc, jeżeli ja mówię waszym zdaniem jakieś głupoty i się ze mną nie zgadzacie w temacie wychowania psa, ja mam z tym luz. Okej, okay, po prostu poszukajcie osoby, z którą się będziecie zgadzać. E, bo podsumowując, to nie jest tak, że ja uważam, czy tam my uważamy, że wszyscy behawioryści, weterynarze, hodowcy są źli. No, absolutnie nie. Tylko jak ja słyszę po prostu non-stop te hasła od moich kursantów, że weterynarz albo hodowca czegoś zakazał i to jest abstrakcyjne. Znaczy, najlepsze jest to, że tam nie ma ani pół argumentu no logicznego, nie? Bo no jakby właśnie. to było zakazał, ponieważ iż bo, nie, no tak. nie wiem weterynarz zakazał wychodzić z psem, bo panuje w tym mieście jakaś choroba, tak? Tak, tak. No to też, nie okay. jest dla mnie Ma argument, to sens, nie? tak? Albo, bo to nie jest argument, bo taka rasa. To, to nie jest żaden argument, bo jeżeli ja mówię, mając terriera będziesz miał problemy z komendą puść, ponieważ to jest pies, który praktycznie zamyka łańcuch łowiecki, jest terierem, więc dorwanie ofiary i rozszarpanie jej jest dla niego typowe, bo to jest taka rasa, no to... to... A nie... Y Psa trzeba trzymać na kwarantannie, bo, bo taka rasa. To, to nie jest żaden argument. Więc nie bójcie się zadawać pytania, zwłaszcza, zwłaszcza osobom, które używają bardzo dużo, bardzo mądrych słów, których my nie znamy znaczenia, bo nie macie obowiązku znać. Hmm, tutaj często pod naszym adresem i wszystkich naszych sociali i YouTube'a e, jest często, no, może nie często, ale zdarzają się zarzuty od właśnie Profesjonalistów z branży, no. że taka amatorska i byle jaka wiedza, i prostym językiem, i smaczki, i coś tam, natomiast. Tam się czepiają nomenklatury. No wiecie, no ja wam nie będę dokładnie tłumaczyła słowa socjalizacja, jeżeli ja jej używam w takim znaczeniu. Potocznym. potocznym i mam na myśli to, co nasi kursanci rozumieją pod tym słowem socjalizacja, więc ja się nie będę bawić w jakieś tam definicje po to, żeby wyjść na mądrą, że ja się znam. No po co? Chodzi o to, żebyście Wy nas zrozumieli. Więc jeżeli, ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę z tego, że jak na przykład hodowcy albo weterynarze siedzą w środowisku tych osób, które non stop posługują się tym takim językiem specjalistycznym, no to oni to mówią czasami z automatu. Ale znowu, nie? jeżeli zapytacie, to, to powiedzą, nie obrażą się, tylko od razu powiedzą, tak. aha, dobra? Czyli po ludzku jest to tak, tak, i tak, i tak, tak? Tak, a nie, że. No jak to pani nie wie, bo tak, bo tak. No powinni wam umieć to wytłumaczyć, bo tak jak mówię, wiem, że niektóre rzeczy się robi z automatu. Ja nie mam tego automatu, dlatego że się staram no, z wami rozmawiać tak, żeby dla wszystkich to było jasne i nie ma głupich pytań. Przedwczoraj mi kursantka już że ja mogę zadać takie głupie pytanie. No nie ma głupich pytań. Jak dla was coś jest, na, nawet pytanie pod tytułem: "Ej, a ile mój pies powinien spać i czy on dobrze śpi czy źle śpi?" No to po to jestem ten specjalista, żeby wam na to pytanie odpowiedzieć. Dokładnie tak. To co? Kończymy dzisiejszy podcast o autorytetach. <laughs> hmm. Czeka czekamy z inaczej na nie wiem y Hejtaczej. Hejtaczej. Spokojnie. Następny, następny odcinek będzie mniej. O, nie będziemy już nikogo hejtować. Nie będziemy będzie... nikogo w cudzysłowie hejtować, bo my używając słowa hej, tujemy, no, śmiejemy, jest to lekki sarkazm. A, a propos, właśnie sarkazmu. Nie bierzcie tak życia na poważnie. Jak my sobie żartujemy, jak my sobie tam opowiadamy, jak my tam robimy jakieś pociski w stosunku do jakiejś osób, to jest wszystko, wiecie, też trochę z przymrużeniem oka z na żarty. Z dystansem. Nie, nie spinajcie. E, nie spinajcie i to, to nie chodzi o to, żeby każdy temat traktować mega poważnie i go przeżywać hmm. i nie można zażartować, bo poprawność tak. polityczna, bo coś, bo w ogóle czy ktoś nie będzie urażony. Ciekawie jest nam tylko, ilu hodowców, weterynarzy i behawiorystów pojawi się w komentarzach. A fajnie by było, żeby się pojawili. Bo może nasze znowu argumenty są błędne i nam powiecie, gdzie poczyniliśmy błąd i użyjecie Zwłaszcza, innych. Zwłaszcza, że wiesz jeszcze jak to jest, że można mieć trochę taki zakłamany obraz, bo raczej słyszysz o tych negatywnych sytuacjach. Raczej rzadko ktoś przychodzi i mówi... Byłam u super weterynarza. Wizyta przebiegła super. No. no tak samo z opiniami, słyszy, tak. wiecie, o tych rzeczach takich, że coś było nie tak, więc jakby bierzemy też na to poprawkę, więc jeżeli są tutaj, nie wiem, hodowcy behawioryści, yy, czy weterynarze, którzy albo holistycznie starają się podejść do tematu, albo uczciwie, bo to też jest ważne. Uczciwie są w stanie powiedzieć, nie wiem, bo ja też czasami odpowiadam na pytanie, nie wiem, bo nie mamy kompletnej wiedzy. No to brawo dla Was. Dokładnie tak. A jeżeli Wam się podobał podcast, to subskrybujcie kanał. Zapomnij, zapomnieliśmy o sobie powiedzieć: łapkujcie w górę. W górę, to znaczy w dół. W górę chyba że w dół, <laughs> chyba że bardzo głupio gadaliśmy, to, to możecie w dół. A ja nie wiem, ile łapek w dół miał ten poprzedni, nawet nie, nie patrzyłam. Wiesz? Mało. Tak, A, tak. tak. Mało, mało. Dużo, dużo pozytywnych, generalnie poniżej. Pozytywne. Poniżej 98% pozytywnych Uuu. komentarzy nie schodzimy. No to dobrze. Tyle na dzisiaj. Dziękujemy. Pa!